Cześć, jestem Lila. A Jania. W Monterey pracuję jako Ruby developer, a zaczynałam w sierpniu zeszłego roku na drugiej edycji RubyCampa. Ja zaczęłam w pierwszej edycji RubyCampu i jestem w Monterey już od roku. RubyCamp to jest program, w którym uczestnicy i uczestniczki uczyli się programowania od zera, przynajmniej w moim przypadku, niektórzy już potrafili programować w Ruby. I po tym dwumiesięcznym okresie zostaliśmy w Monterey jako junior developerami. Monterey organizuje też Vue Bootcampy, na które was zapraszamy. A w ogóle Monterey jest to agencja software'owa, która zajmuje się budowaniem produktów IT dla klientów zewnętrznych. Dostarcza zarówno aplikacje webowe, jak i mobilne. Dzisiaj będziemy obalać mity związane z pracą kobiet w branży IT. Oczywiście mitem jest to, że kobiet nie interesuje branża IT. Kobiety są zainteresowane tą branżą, ba, nawet są w tej branży już od początku jej istnienia. W końcu pierwszą programistką była kobieta. Uważam, że jest to totalny mit, bo kobiety bardzo interesuje branża IT. Powiedziałam, że częściej kobiety po prostu wiedzą, co można robić w branży IT, ponieważ to jest bardzo szerokie pojęcie. Można być programistkami, możemy być designerkami, QA-kami, testerkami. Myślę, że też dodatkowo czym świadczy, że to jest mit, że kobiet nie interesuje branża IT, są wszelkiego rodzaju spotkania organizowane, takie jak Rails Girls, które są dwudniowymi warsztatami, na których uczymy się programować w Railsach, czy też Dare IT, to jest to program mentoringowy, czy też Her Impact, który zachęca kobiety do działania właśnie w branży IT i nie tylko. Jednocześnie na Facebooku jest bardzo duża ilość grup poświęconych dla kobiet. Przykładowo Programuj Dziewczyno, chyba jedna z najbardziej powszechnych grup na Facebooku. I my same jesteśmy uczestniczkami Race Girls 2020, a później byłyśmy uczestniczkami RubyCampu. To, czy trzeba skończyć studia informatyczne, żeby działać w branży IT, jest oczywiście mitem. Nie trzeba. Chociaż akurat ja jestem przykładem takim, który skończył studia informatyczne. Ale nie jest to potrzebne. Ja ogólnie od dziecka gdzieś miałam styczność z IT, z informatyką, programowaniem komputerami, ponieważ starszego brata, który był tym zainteresowany, a ja jako dziecko chciałam wszystko wiedzieć, co on robi, dlaczego, i ja też chcę wiedzieć, jak to jest. I mówiłam, że będę studiować informatykę. A kiedy przyszło do wyboru studiów, już nie było tak lekko, bo nawet studiując już informatykę, pracując w zawodzie, nie byłam przekonana, czy ta branża jest dla mnie, czy dam sobie radę. Ale jak widać, jestem tu, zostałam, a ty Aniu? Co ja jestem totalnie po drugim biegu, po drugiej stronie, ponieważ ja nie skończyłam studiów informatycznych. Skończyłam studia techniczne, ale nie były informatyczne. Co prawda pomogły mi one rozwinąć analityczne myślenie, ale studia kompletnie nie są wymagane podczas rekrutacji do tego, żeby pracować w branży IT jako programistki. To, jakie kończymy studia, jest naprawdę mało ważne. Uważam, że większe znaczenie ma to, co robimy jako taką pracę własną, czy jakieś takie dodatkowe zajęcia, czy programy mentoringowe, różne warsztaty. Tak, ja zaczęłam swoją przygodę z programowaniem na własną rękę, przez to, że nie skończyłam studiów. Zaczynałam od frontendu, ale nie zamknęłam się na tym i obecnie jestem backendowcem w Monterey. Jednocześnie Monterey nie patrzy na to, czy skończyliśmy studia. Nie jest to żaden wymóg podczas rekrutacji. Tak. Zwracam uwagę na to, w jaki ktoś sposób myśli, jakie ma podejście do rozwiązywania problemów. To jest całkowity mit, że kobiety nadają się tylko jako designerki czy testerki w branży IT. Kobiety świetnie sobie radzą również jako programistki.
No, jesteśmy dowodem na to, że dziewczyny dają sobie radę, czy jako programistki. Róbmy to, co chcemy robić. Czy chcemy programować, czy chcemy testować, czy chcemy być projekt menadżerkami. Róbmy to, nie bójmy się, bo nadajemy się dziewczyny do wszystkich. Prawdą jest, że na stanowiska informatyczne aplikuje więcej mężczyzn niż kobiet. Jest też taka statystyka, która mówi o tym, że mężczyźni aplikując na dane stanowisko spełniają 60% stawianych wymagań. Natomiast kobiety aplikując na to samo stanowisko chcą spełniać 100% wymagań, co już świadczy o tym, że mniej kobiet niż mężczyzn aplikuje. Istnieje też statystyka, która mówi o tym, że coraz więcej dziewczyn rozpoczyna studia informatyczne, co mówi o tym, że nas jest tutaj coraz więcej i będzie coraz więcej. Dokładnie. Jednocześnie kobiety nie powinny aplikować na stanowiska tylko w momencie, kiedy spełniają 100% wymagań. W szczególności, że często w tych wymaganiach znajduje się nice to have. Totalnie nie powinnyśmy na to patrzeć jako wymóg. A jeżeli znajdziemy ofertę, w której spełniamy według nas 100% wymagań, powinnyśmy celować wyżej i znaleźć lepszą ofertę. Jak zaczynałam swoją przygodę, to ja nie wiedziałam, co wybrać. Jest multum technologii, cały czas jest coś nowego i ja byłam niezdecydowana. Chciałam spróbować jednego i drugiego i w końcu nie wiedziałam co, więc tak naprawdę nie nauczyłam się niczego bardzo dobrze. Także myślę, że moją radą jest tak, żeby na początku skupić się na czymś jednym, a potem będziemy odkrywać, co jeszcze ten świat ma nam do zaoferowania, jakie technologie. A ty co myślisz, Ania? Jednocześnie nie powinnyśmy zamykać się w pierwszej poznanej dziedzinie. Dobrze jest eksplorować, szukać tego, co może nas zainteresować, czy to będzie design, testowanie, pisanie frontendu, backendu, czy nawet wybieranie języka. Nie musimy się zamykać, dobrze jest testować i szukać tego, co będzie dla nas odpowiednie, czy będziemy się czuły najlepiej. Chciałabym wiedzieć, że nie powinnam się bać wysyłać CV na dane stanowisko, ponieważ w momencie, kiedy zostanie moja aplikacja odrzucona, to nie znaczy, że to jest coś złego ze mną, to mogę po prostu nie spełniać jakichś wymogów, a jednocześnie mogę nie pasować do firmy albo firma do mnie. Tak. I to jest okej, żeby... Ja bym jeszcze dodała, że w ogóle taka rekrutacja jest też lekcją. Uczymy się, o co nas mogą zapytać, co firma może wymagać, ale też stajemy się coraz lepsze. Ćwiczymy. I to, że nas ktoś odrzuca, nie jest niczym złym, tylko jest jakąś lekcją na przyszłość. Także aplikujmy, wysyłajmy CV, nie bójmy się. I ćwiczmy swoje umiejętności miękkie, ponieważ programowanie to nie jest tylko i wyłącznie programowanie, a jednocześnie szereg innych umiejętności komunikacyjnych, które są czasem cięższe do wyćwiczenia niż programowanie, gdzie część naszej pracy to jest po prostu szukanie rozwiązań w internecie. Pytanie się innych ludzi i zdobywanie, wyciąganie tej wiedzy od innych. I też, co myślę, że warto wspomnieć, że na początku, myślę, każdej pracy, tak naprawdę bardzo dużo uczymy się już będąc na danym stanowisku, także tego też się nie bójmy, że ja czegoś nie wiem, nie umiem, nie wiem jak to zrobić. Każda firma korzysta ze swoich narzędzi i ma swoje własne rozwiązania, więc na pewno będziemy się uczyć od zera w firmie i to trzeba się na to nastawić, że będziemy się uczyć bardzo dużo.